W pierwszej połowie wystąpiła jedenastka zbliżona do tej podstawowej. Spotkanie na płycie bocznej stadionu przy Bułgarskiej lepiej rozpoczęli goście z Czech, którzy w 34 minucie za sprawą Mateja Halusza objęli prowadzenie. Jakieś tam sytuacje sobie stworzyliśmy, aczkolwiek dla nas to jest początek przygotowań. Pierwszy tydzień za nami bardzo ciężki, także zaraz wyjeżdżamy na obóz i będziemy koncentrować się teraz tylko na tym. Oczywiście szkoda, że przegraliśmy, chcieliśmy ten mecz wygrać, ale tak jak mówię, teraz koncentrujemy się i na obozie. W grze obu drużyn widać było różnicę w etapie treningów. Slovan częściej rozgrywał akcje, posiadał piłkę, a po piłkarzach Kolejorza było widać ciężkie nogi i trudy początku przygotowań do nowego sezonu. Na pewno było trochę czuć, ale to jest normalne. Jakby to już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że tak jest. Ten zawsze początek okresu przygotowawczego jest po prostu ciężki, ale to jest normalne, tak ma być I teraz czekamy na obóz. W drugiej połowie dobrze pokazała się poznańska młodzież. W 56 minucie wyrównał Aleksander Nadolski, jednak końcówka to znów lepsza gra piłkarzy z Liberca. W 72 minucie na 2-1 strzelił Horski, a 12 minut później poprawił także Rabusić. Z opaską kapitana po zmianie stron wystąpił Michał Gurgul. Myślę, że nieźle weszliśmy w mecz. Z początku mieliśmy nawet, moim zdaniem, większą przewagę, jeśli chodzi o grę w piłkę. Z czasem natomiast drugi zespół zaczął przeważać. Niestety dziś straciliśmy tą spokój przy piłce. Myślę, to zaważyło na tym, że oni zyskiwali taką pewność siebie i mieli przez to więcej sytuacji. Kolejny mecz towarzyski piłkarze Johna van den Broma rozegrają w następną sobotę. Rywalem będzie także czeska drużyna Banik Ostrava.